No wziąłem trzeci motocykl, jeszcze tego nie było, żebym na trzech motocyklach musiał próbować, ale tak dzisiaj akurat było, no troszeczkę inaczej przygotowana nawierzchnia, to co do tej pory za bardzo nie pasowało. Dobrze, że trzeci motocykl zaskoczył i udało się chociaż w tych ostatnich biegach pojechać na tyle skutecznie, żeby troszeczkę chociaż odskoczyć zawodnikom z Zielonej Góry. No jest to mało, ale zawsze do przodu, także póki co odwalczymy i będziemy starali się pojechać jak najlepiej za tydzień, żeby obronić ten wynik. Właśnie jedziecie z czteropunktową zaliczką do Zielonej Góry, bralibyście taki wynik w ciemno, czy...? No na pewno byśmy chcieli lepszy, na pewno tak, ale nie ma co ukrywać, w tym roku Zielona Góra jest piekielnie mocnym zespołem i każda wygrana cieszy, także my też na pewno jesteśmy zadowoleni. No na pewno chcielibyśmy, żeby ta zaliczka była większa, ale niestety no, jest bardzo dobry zespół i nawet gdyby udawało się coś więcej osiągać, to każda taktyczna to jest para niesamowita, która by jechała ze strony Zielonej Góry i ciężko jest uciekać, ale ten wynik jest dobry i będziemy starali się pojechać jak najlepiej za tydzień. Patrząc w perspektywie tego, co działo Ci się przez cały sezon z Unią Leszną, można powiedzieć, że sam awans do finału to duży sukces dla Was. Tak, oczywiście. Ja zawsze to powtarzam, że po tym wszystkim, co przeszliśmy w tym roku, to znalezienie się we finale to jest ogromny sukces. A walka jeszcze do samego końca o mistrza Polski to już jest w ogóle chyba rewelacja, także wiadomo, no pół sezonu walczyliśmy w tak dziurawym składzie, że nie jeden zespół pewnie by w ogóle nie doszedł tu, gdzie my jesteśmy. A my jednak jesteśmy we finale i to uważam za naprawdę ogromny sukces i teraz pojechać jak najlepiej za tydzień i zobaczymy. No na pewno będziemy starali się powalczyć o korzystny wynik. Jak będzie, zobaczymy. Na pewno nie będzie łatwo, ale tak jak mówię, póki piłka w grze, będziemy jechali.